Witam Was, kochani, serdecznie. Dzisiejszy film o tytule Czy to oni rządzą światem? Chciałabym zaliczyć do filmu, który jest bardzo, bardzo ważnym tematem. I jest to kompilacja tak naprawdę dwóch filmów, które już wcześniej nagrałam i znajdują się na moim kanale. Jest to film numer 74 oraz 87. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie obejrzeć ze szczegółami, to zapraszam do obejrzenia osobno tych filmów. Ten film tak naprawdę jest kompilacją. Dodałam troszeczkę informacji, no nawet częściowo też rozbudowałam, ale nie jest, mam nadzieję, nie będzie to tak obszerny film jak te dwa pozostałe. Także można sobie na spokojnie obejrzeć i wyciągnąć swoje wnioski. Oczywiście, tak jak zawsze mówię, mądrej głowie dość posłowie. Dlatego tytuł Teorie spiskowe zostały do tego filmu dodane tylko po to, żeby no, ten film nie zniknął, a przy okazji nie zniknął i mój kanał. Warto, kochani, żebyście przesłali dalej ten film osobom, szczególnie tym, które zastanawiają się, co się w tej chwili dzieje, kto za wszystkim stoi, dlaczego, po co. No, warto sobie przemyśleć i zobaczyć, na czym polega ta, o czym mówi dokładnie tak naprawdę ta teoria spiskowa. Pod moim filmem znajdziecie też link do jednego z moich ulubionych kanałów. Tam na atomy zostało rozpracowane tło ekonomiczno-polityczne tej teorii spiskowej, dlatego warto, jeżeli ktoś chce takich bardzo no, konkretów i szczegółów geopolitycznych, ekonomicznych, to warto też zajrzeć sobie do filmu, który będzie zlinkowany pod moim filmem. Teraz, kochani, żeby nie przedłużać, od razu dzielę się z Wami moim ekranem, tak jak zawsze. I już zaczynamy. Czyli czy to oni rządzą światem? Film należący do kanonu tak zwanych teorii spiskowych. I zobaczmy sobie. Wszystkie przedstawione tu informacje pochodzą z ogólnodostępnych filmów dokumentalnych o cechach tak zwanych teorii spiskowych oraz z Wikipedii. Także nie jest tutaj nic wyssane z palca, wszystko znajdziecie sobie, googlując oczywiście internet. No i zobaczmy sobie, ja często, nie tylko ja, w tej chwili jest to słowo bardzo modne, słowo Matrix. Co to jest w ogóle Matrix? Można to określić jako sieć powiązań, zależności, współzależności, między różnymi jednostkami, warstwami, grupami społecznymi, działami i jedne od drugich zależą, jedne z drugimi współpracują, zlecają sobie zadania, są od siebie zależne, ale też oczywiście nad wszystkim znajduje się ktoś, kto tym rządzi, kto wytycza dany kierunek. A wiadomo, że w tej sieci wszyscy pływamy, a oczywiście na samym spodzie są tak zwane owce. Zobaczmy sobie dalej. Już popatrzmy sobie na rysunek, może najpierw od prawej strony. Mamy rysunek wykonany w 1911 roku, który pokazuje strukturę kapitalizmu. Czyli na samej górze pieniądze rządzą światem. No, zaraz zobaczmy, czy tylko pieniądze. Król, czyli król i zarządcy, my tobą rządzimy. Następnie są przedstawiciele różnych wyznań, religii. My ciebie ogłupimy. Pod spodem jest wojsko, armia. My będziemy strzelać do ciebie. Pod spodem znajduje się burżuazja. My będziemy za ciebie jeść. I dalej na samym spodzie znajdują się owce, czyli my pracujemy dla wszystkich i my
wykarmiamy wszystkich. No i zobaczcie, już w 1911 roku już ludzie rozgryźli system. No zobaczcie sobie Matrix, ja tutaj pokazuję bardzo wyraźnie. Zobaczmy sobie, na samej górze jest bestia i teraz tak naprawdę bestia, ona myślę, że nie znajduje się w samym Matrixie, ona jest nad Matrixem. Ona ustawia wszystko, ona wszędzie tą sieć, tak jak na poprzednim slajdzie był pająk, który wszędzie sieć, ona wszystko ustawia, dyryguje, a pod spodem są już wykonawcy. I zobaczmy sobie, według teorii spiskowej mamy Watykan, zaraz udowodnię, dlaczego ten Watykan faktycznie jest pod bestią, według tej teorii spiskowej. Dalej mamy tajne stowarzyszenia i zakon jezuitów. Zakon jezuitów, bardzo ważna tutaj część. I gracz w tym całym Matrixie. No i inne organizacje, no to już tu sobie możecie sami dodać. Ja go dodałam klub Bilderberg, WHO i tak dalej, i tak dalej. Rodziny, pod spodem zaraz rodziny babilońskie, rodziny królewskie. Czasami babilońskie to królewskie, królewskie to babilońskie, ale to są rodziny babilońskie, które królewskimi nie są, ale są wysoko zarządzającymi osobnikami w różnych państwach. Następnie mamy korporacje, banki, korporacje typu BlackRock, Vanguard, no i mamy korporacje też typu Big Pharma, która znajduje się tak naprawdę wewnątrz BlackRocka i Vanguarda. Dopiero tutaj znajdują się prezydenci, a już schodzimy do takiego poziomu takich pacynek, którymi bawią się ci z góry, czyli prezydenci, rządy państw, armie, przemysł zbrojeniowy. Tutaj też zaczną wchodzić już uniwersytety. No i na samym spodzie musi być coś, żeby nas programować, żeby przekazywać to, co góra wymyśliła, czyli środki masowego przekazu, TV, radio, internet. Zauważcie, że tutaj też wchodzi taki, wiecie, tak zwany niezależny internet. Tutaj też mamy wtyki Matrixu. Jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat i jak można rozpoznać, to bodajże to był film 87. I zobaczmy sobie dalej. Troszeczkę rozbiłam na mniejsze części. Tak znowu. Powołuje się na tą teorię spiskową. Na samej górze stoi bestia. Pod spodem jest Watykan. I teraz spójrzmy sobie na to zdjęcie. To jest sala audiencyjna w Watykanie, sala tak zwana Nervi. Zobaczcie sobie tutaj, widzicie siedzącego papieża, za nim ten taki dziwny coś, prawdopodobnie Jezus, chociaż. No, sami skomentujcie sobie, popatrzcie, przypatrzcie się, że tak naprawdę to wygląda trochę tak jak połączenie czegoś z czymś, co nie do końca pewnie jest Jezusem. No i zobaczcie sobie tutaj oka, tak, kły, jęzor. No nic innego, nic dodać, nic ująć, jest mija. Czyli za papieżem stoi bestia. Bestia, Watykan. Zobaczmy sobie, bestia, Watykan. Tak, no, po prostu sami oni nam pokazują, kto za kim stoi. Tutaj nie ma żadnych, nawet żadnych wątpliwości. Także, tak jak zakłada teoria spiskowa, mamy bestię i Watykan. No, żeby jeszcze sobie dla porównania, zobaczcie sobie, jak wygląda żmija. No, tak jakby dziwnie podobieństwo uderzające, prawda? No, bestia, a z bestii wyłania się i w tym miejscu jest po prostu papież Kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego. No, zobaczcie sobie nawet tutaj te kwadraciki dziwnie się zbiegają z tymi kwadracikami tutaj też takie, patrzcie przy oczach. No wszystko się zgadza, no nic dodać, nic ująć. A jeszcze, żeby było lepiej, to jest sala audiencyjna Nervi widziana z boku, z góry, raczej z zewnątrz. O, tak to powinnam nazwać. Zobaczcie sobie oczko, kształt tu rozszerzony, tu się zwęża.
Zupełnie tak jak ten pysk brzmi. Także już widzimy, kto stoi za Watykanem, kto reprezentuje Watykan według teorii spiskowych. No i oczywiście tajne stowarzyszenia zakonu jezuitów, oczywiście tu będą masoni, iluminati i te inne organizacje, które możemy sobie jeszcze pododawać. Warto sobie poczytać o zakonie jezuitów, skąd, co, jak, kiedy się z kim połączyli, dlaczego, co robią. I to jest naprawdę niesamowita zabawa poszukiwania tych wiadomości. Ja z wiadomych powodów tego tutaj nie rozbijam na atomy, aczkolwiek jeżeli poszukacie na przykład na innych platformach, wpiszecie zakon jezuitów, no to ze szczegółami dowiecie się oczywiście na platformach innych niż pewnie YouTube. Dowiecie się szczegółów. I przechodzimy dalej. To już widzieliście korporacje, banki, prezydenci, rządy państw. Dlatego, jeżeli Was zastanawia, co te nasze rządy, co ci nasi prezydenci robią, no to widzicie, że oni są tylko wydmuszkami, które machają nóżkami i łapkami według tego, co ci z góry im mówią. Dobrze? No a w środkach masowego przekazu dowiecie się. Oczywiście to, co należy się dowiedzieć, jak mamy być generalnie zaprogramowani. No i jeszcze tutaj odsyłam do mojego filmu numer 87, jeśli chcecie jeszcze raz sobie obejrzeć o wtykach Matrix. No i teraz warto przypomnieć, że cztery największe na świecie banki, Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan, Chase, Citibank, które w tej chwili, tak a propos, są zarządzane przez potężne korporacje. Trzy korporacje: Vanguard, BlackRock, Fidelity. I co ciekawe, są one w rękach czterech rodzin. Większość udziałowców, czyli Rockefeller, Rothschild, my mówimy po polsku, Morgan, Giannini, plus oczywiście inni akcjonariusze, między innymi rody królewskie. A samemu można sobie poszukać dalej. Ja tu mówię o najważniejszych udziałowcach. No i tak a propos, te rodziny są uważane, zresztą to nawet w Wikipedii jest napisane, że oni uważają się za rodziny babilońskie. Ich korzenie sięgają daleko, daleko Babilonu i oni się z tym zupełnie, absolutnie nie kryją. No i co też ważne, żebyście wiedzieli, właśnie te rodziny, te banki, uwaga, te banki zarządzane przez te trzy korporacje, które to korporacje należą do tych rodzin oraz pomniejszych udziałowców, kontrolują rezerwy federalne w USA, czyli bank w USA, bank federalny. Czyli tak naprawdę jest to korporacja bankowości prywatnej, jest to bank prywatny, który po prostu rządzi Stanami Zjednoczonymi. I stąd już wiecie, co się dzieje według tych teorii spiskowych. Co jeszcze? Zobaczmy sobie dalej, kto co i dlaczego. Oczywiście też te korporacje, czy dajcie znak równości te rodziny, posiadają największe firmy naftowe. Exxon, Chevron, Shell, BP. No i zobaczmy sobie z ciekawości, co posiada BlackRock? Popatrzmy sobie. Z ciekawości. Pfizer, Merck, AstraZeneca, Moderna. Big Pharma, tak? No to już wszystko powinno być jasne. BlackRock. A BlackRock należał do... Już wiecie kogo. Już wiecie, kto próbuje rządzić, kto decyduje na świecie o wszystkim, co się dzieje według teorii spiskowych. No i zobaczmy sobie Vanguard. Oczywiście zobaczcie HBO, CNN. Co jeszcze tutaj mamy? TNT, Foxa, czyli telewizja, Sony, Time Warner, Disney filmy, tak, którymi programują ludzi, no i nic dodać, nic ująć.
Zobaczmy sobie tutaj jeszcze. To jest bardzo ciekawa informacja, że w lipcu 2022 roku doszło do skonsolidowania tytanów finansowych, symbiotyczna relacja między grupą Vanguard a BlackRock. O co tutaj chodzi? Że Vanguard posiada udział w BlackRocku, a BlackRock posiada udział w Vanguardzie. I oni tak generalnie się tak zacieśnili, że tak powiem, swoją sieć. Więc tutaj już nie ma generalnie niczego, co by do nich nie należało. Możecie sobie popatrzeć też różne marki. Jeżeli sobie przybliżycie, to też będziecie widzieli, rozpoznacie marki. Niektóre masz ulubione. No i zobaczmy sobie tak. Jeśli chodzi o tą konsolidację, to chciałabym Wam powiedzieć, przypatrzcie się proszę temu wykresowi, co posiada Vanguard i BlackRock. Zobaczycie, że Apple, Microsoft, i Amazon, i Google, i Tesla, i Facebook, czyli Meta. Zobaczycie, że zarówno należą do Vanguarda i BlackRocka, czyli to oni rządzą wszystkim. No i wiecie, my to zazwyczaj mówimy, a bo ten Bill Gates to jest taki najgorszy, ale zobaczcie, ile tutaj jest innych nazwisk, które pozostają w cieniu, a my tak naprawdę nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego, że takie osoby w ogóle istnieją. Na przykład Tom Cook, który bardzo lubi Hiszpanię i miasteczka niedaleko Barcelony, te miasteczka, które ja bardzo lubię, czyli Sitges oraz Vilanova i La Geltrú. Sam osobiście widziałam pana Toma Cooka, jak sobie spacerował z pieskiem i z żoną. Oczywiście, nikt go tutaj w Hiszpanii nie rozpoznaje, oprócz mojego męża i mnie, także, ale zachowaliśmy się generalnie jak ludzie cywilizowani, także nie biegliśmy do niego po żadne autografy, no bo zresztą i po co. Zobaczcie sobie Amazon, Jeff Bezos, no to nazwisko akurat znamy, Elon Musk znamy, Mark Zuckerberg znamy, no ale już Vanguard, zobaczcie sobie, John Bogle, założyciel. Znacie? Słyszeliście? A jednak część się. Larry Fink, założyciel oraz CEO BlackRocka. No, też rzadko kto zna to nazwisko, a jednak bardzo ważna osobistość. Także pamiętajcie, że te nazwiska, które znamy z pierwszych stron gazet, telewizji, to są tylko już takie mało znaczące osobniki, bo nad nimi tak naprawdę jest ogromna rzesza o wiele ważniejszych ludzi. Zobaczmy sobie dalej. Kojarzycie Klausa Schwaba? Popatrzmy sobie chwilę na niego. Założył Światowe Forum Ekonomiczne w 1971 roku, czyli nawet mnie jeszcze nie było na świecie. I zobaczcie, Schwab w globalnym redesign, zobaczcie, global redesign. Z 2010 roku postuluje, że zglobalizowanym światem najlepiej zarządza wybrana przez siebie, przez nikogo innego, przez siebie, koalicja międzynarodowych korporacji, rządów. Twierdzi, że rządy nie są już w przeważającej mierze dominującymi aktorami na światowej scenie. Światowa scena, czytaj Matrix. Oczywiście, że nie są i są zupełnie już bliżej dołu, są tylko wykonawcami, bo tak naprawdę kto rządzi? Koalicja międzynarodowych korporacji i międzynarodowych rządów. I to są tak naprawdę te rządy tak zwane shadow governments, czyli rządy cieni. To są najważniejsze osoby, które tak naprawdę rządzą na świecie, według tego nazwiska. No i zobaczcie, już w 71 roku mówi, że nadszedł czas na nowy paradygmat międzynarodowych interesariuszy. No. Czyli on nadał kierunek i oczywiście wszyscy zwęszyli, że to całkiem fajny biznes i dobrze
każdemu będzie, kto się do tego dostosuje, stworzy właśnie tą wybraną koalicję, korporacje, rządy, dodajmy shadow governments. No i tak naprawdę to jest cała ta góra. No i jeszcze następne nazwisko. Tak chciałabym przelecieć po tych najważniejszych nazwiskach, bo też, żebyście byli w stanie to sobie umiejscowić. George Soros. Słyszymy tu i tam to nazwisko, ale zastanawiamy się, no, kim on właściwie jest. Zgooglujcie sobie, poszukajcie szczegółów. No i zobaczmy sobie. Jest założycielem Fundacji Otwarte Społeczeństwo. Co wam to mówi? Otwarte Społeczeństwo, czyli wszyscy jesteśmy otwarci, wszyscy się mieszamy, wszyscy się tak mieszamy, że w końcu każdy ma pomieszane w różnych obszarach życia, tak? Czyli pomieszać, pomieszać, żeby narobić, jak to się mówi, zapętlić, zamieszać. No i co tutaj jeszcze ciekawego? On wydał więcej niż ponad 32 miliardy, bo biliony w angielsku to miliardy dolarów z własnej fortuny osobistej, żeby właśnie wspomagać finansowo te wszystkie fundacje, bo to nie tylko jest jedna, fundacje otwartych społeczeństw, które pracują dookoła świata, które są na całym świecie. Tak, czyli te ruchy ludności z Ameryki Południowej do Ameryki Północnej, z Afryki do Europy i te wszystkie ruchy, przemieszanie, bo chodzi, żeby zamieszać, wymieszać, pomieszać, rozmieszać. I jak to mój szef mówił, w polskiej firmie, gdy pracowałam, trzeba wziąć kij, namieszać w szambie, tak żeby był smród. No i zobaczcie sobie, co znajdziecie na Wikipedii. Jego zawód to inwestor i przedsiębiorca. I to jest bardzo ciekawe. On jest nawet członkiem Narodowej Akademii Nauk na Ukrainie. To jest bardzo ciekawe. I zobaczmy sobie dalej. Jeśli już mówimy o Sorosie, to Soros ma syna. Aleks Soros. Tak? Nadal ma dostęp do Białego Domu Bidena, ponieważ odwiedził go już co najmniej 20 razy. To uwaga, bo na dzień 20, na 5-6, to jest czerwiec, dobrze mówię, 23 roku. Teraz już mamy rok później, no to już pewnie 40 razy go odwiedzał. Młodszy Soros odwiedził także niedawno Albanię z byłym prezydentem Billem Clinton. Czyli rodzinka się wspiera. Wziął udział w prywatnej audiencji również u papieża Franciszka. No, czyli widzicie, jak Matrix się przenika, jakie są wzajemne powiązania, wzajemne wspieranie, wzajemne debatowanie i ustalanie kierunku dla całego świata według teorii spiskowej. No i tak, no, wiecie, patrząc na tego Bidena, czy on kontroluje siebie i kontroluje to, co myśli, co mówi, co chce, żeby dalej poszło w świat. No a tutaj ma takiego doradcę, że tak powiem. No to pytanie, czy to naprawdę Biden rządzi tą Ameryką, czy to już raczej Alex Soros rządzi, czy może inni, którzy odwiedzają również Bidena. Ale to oczywiście według teorii spiskowych, chociaż ta informacja ukazała się jako oficjalna informacja w Fox News. Słuchajcie, jest podany link, możecie sobie zgooglować. Jest to ponoć fakt oczywisty i się już oczywiście z tym nie kryje. I patrzmy dalej. Tak jak mówiłam, że istnieją te shadow governments, czyli rządy cieni, są też korporacyjne projekty czarnobudżetowe. No bo nie dosyć, że korporacje mają swoje normalne takie projekty, z którymi wychodzą do tych poniższych struktur Matrixa, są również też ukryte czarnobudżetowe projekty, które absolutnie nie są dostępne
już do tych poniższych warstw, powiedzmy, Matrixa. I co to są te projekty czarnobudżetowe? Są to nielegalne, ukryte, nieposiadające księgowości, legalnych procedur, nieuznane, wręcz czasami nieznane przez rządy państw, prezydentów. Są to projekty o charakterze kryminalnym, antypaństwowym, działają na szkodę i są oparte na całkowitym wyzysku ludzkości, zwierząt, roślin, ziemi, zasobów, kosmosu. Są oparte na kłamstwie, manipulacjach, okrucieństwie, dopuszczają się zatajania zdobytych technologii, takich jak na przykład antygrawitacja, która już jest znana od 1951 roku według doktora Greera, darmowa energia punktu zerowego, napęd antygrawitacyjny. I uwaga, zajmują się również handlem, eksploatacją ludźmi, przede wszystkim dziećmi, jak i nielegalnym handlem, transportem broni, narkotyków. Ja bym tutaj też dodała handlem ludzkimi organami, oczywiście według teorii spiskowych. No i to już nie teoria spiskowa. Wszystkie te projekty łamią boskie, ludzkie prawa. Zobaczmy sobie dalej. Motywami nielegalnych czarnych projektów są chęć dominacji nad światem, sprawowanie absolutnej władzy i kontroli nad ludźmi i światem i oczywiście żądza pieniądza. No bo jak dominacja, no to po prostu kasa zawsze musi się zgadzać. I oczywiście przypomnijmy sobie, kontrolują finanse, rządy, kraje, wojsko, media, przemysł zbrojeniowy, rozwój nauki i utajanie patentów. I zobaczcie, do 2010 roku w USA utajniono ponad 5135 patentów. I jeszcze bardzo rzecz, zwykły człowiek jest po prostu niewolnikiem, czyli tak jak tam widzieliśmy na tym starym obrazku z 1911 roku. Owce, czyli zwykły człowiek na dole i on pracuje na wszystkich i wszystkich karmi. No ale oczywiście teorie spiskowe teoriami spiskowymi, a Thomas Jefferson już powiedział w 1776 roku. Przestrzegał nową republikę, aby zmiażdżyła w chwili swoich narodzin arystokrację możnych korporacji, które już ośmielają się wyzywać nasz rząd na próbę sił i przeciwstawiać się prawom swojego kraju. Zobaczcie, już w 1776 roku już było to bardzo widoczne. Następnie w 1961 roku Dwight Eisenhower powiedział coś takiego: musimy się zabezpieczyć, chodzi tutaj o rząd USA, przed niechcianym wpływom wojskowego kompleksu przemysłowego. No i tutaj też warto dodać, że USA sponsoruje nielegalne projekty czarnobudżetowe. I tak naprawdę z budżetów, i na to są dowody bardzo konkretne, zresztą o tym w rządzie amerykańskim mówi się bardzo głośno. Wycieka 137 milionów dolarów dziennie i tak naprawdę rocznie 50 miliardów. I zobaczcie dalej. Tajne, nielegalne korporacje na całym świecie opłacane są pieniędzmi podatników. I tak naprawdę chodzi tylko o USA. Do 2013 brakowało w budżecie 600 milionów dolarów. Oczywiście dołóżcie sobie do tego na całym świecie wszystkie kraje, w tym oczywiście Polska, która też uczestniczy, no też te pieniądze gdzieś tam wyciekają po bokach. No i zobaczcie sobie, to co mówiłam wcześniej, tajne, nielegalne korporacje są zarządzane przez shadow governments. Tak, to jest ważne, czyli te rządy cieni. No i tu jeszcze przypomnienie raz, cztery rodziny Rockefeller, Rothschild, Morgan, Giannini. Tak, i ci, co posiadają największe banki, co mają korporacje i co oni kontrolują, Federalny Bank w USA. Generalnie kontrolują wszystko. No i tak można by było się zastanowić, o co w tym wszystkim chodzi. I zobaczcie to.
To też warto, żeby sobie przypomnieć, że czarne projekty zawierają m.in. projekty inżynierii wstecznej. Bardzo konkretnie. Dla osób, które są zainteresowane szczegółami, ogromnymi szczegółami, spójrzcie sobie na mój film numer 74. Chodzi o zestrzeliwanie statków UFO. Są dowody na to, że do 2023 roku zestrzelono lub pozbierano rozbite, tu jeszcze dodaję od siebie, rozbite statki w ilości 121 statków. Oczywiście to, że jest energia punktu zerowego, czyli ta darmowa już energia, czyli to, co wykrył Tesla, tak naprawdę, za co został zgnębiony. Antygrawitacja, napęd elektrograwitacyjny, to wszystko już istnieje, tylko jest w rękach nieodpowiednich ludzi. Według teorii spiskowej. No i oczywiście też należy opowiedzieć sobie o takim czymś, co nazywa się kontrolą umysłu i indoktrynacją. To nie jest żaden mit. Jesteśmy programowani przez telewizję, przez gazety. Oczywiście dlatego w telewizji znajdziecie programy, tak? Program 1, program 2. Sprawdź, jak chcecie się programować. Tak sobie możecie wybrać. I bardzo ciekawe też zdanie, które powiedziała Carol Rosen. Ona jest whistleblowerem, czyli takim informatorem, który jest pod ochroną rządu w tej chwili. Ona była dyrektorem do spraw lotnictwa i kosmonautyki. Ona współpracowała z Wernerem von Braunem. Możecie zgooglować. Dla takiej krótkiej informacji, był to nazistowski naukowiec zajmujący się rakietami, który po II wojnie światowej pracował dla NASA. Oczywiście został przewieziony, został schowany głęboko w Stanach Zjednoczonych, no i podpisał lojalkę, no i był naczelnym naukowcem w Stanach Zjednoczonych i pracował dla NASA. I jego wyznanie na łożu śmierci w 1977 roku, kilka dni przed śmiercią, powiedział Karol Rosin takie słowa. Najpierw Rosjanie byli zagrożeniem. Pamiętacie? No może niektórzy nie pamiętają, ja jeszcze pamiętam. Zimna wojna. Potem kraje trzeciego świata zwane narodami budzącymi obawy. No to macie terrorystów. Później było zagrożenie asteroidami. No, póki co jeszcze tego nie ma. Ostatnią kartą będzie zagrożenie spoza Ziemi. Myślę, że ten punkt został zmieniony. Zagrożenia steroidami nie tyle, co może zarazkami, o tak bym to nazwała. Ostatnią kartą będzie zagrożenie spoza Ziemi, a to wszystko to kłamstwo. Sami możecie sobie ocenić i wysnuć wnioski. Oczywiście jest coś takiego też jak False Flag Invasion. W 1987 roku Ronald Reagan powiedział bardzo znamienite dwa zdania. Być może potrzebujemy jakiegoś zewnętrznego, uniwersalnego zagrożenia. Co to może być? Na przykład pandemia, to może być nalot kosmitów, cokolwiek sobie tutaj wymyślimy, które sprawi, że rozpoznamy tę wspólną więź. Czasami myślę, jak szybko różnice na całym świecie zniknęłyby, gdybyśmy stanęli w obliczu obcego zagrożenia spoza naszego świata. No to raczej tutaj wskazywałoby na. No ale ponieważ mamy się już bać, jak wiadomo, zawsze mamy się bać, no to ciągle będą nam ujawniane jakieś fałszywe doniesienia tak naprawdę. Czyli fałszywe ujawnienia, fałszywi informatorzy, wtyki Matrixu, no i inni tacy, którzy będą nam ciągle próbowali mówić, że mamy się bać. No i mamy tutaj podanych fałszywych informatorów, fałszywi obcy, fałszywe porwania. Szczegóły patrz mój film 74. No i czy mamy jeszcze czas na uratowanie świata? Przepowiednia Hopi mówi, że tak naprawdę od nas to zależy, czy pójdziemy
w jedną stronę czy w drugą, czy pójdziemy do nowego świata, czy pójdziemy do świata, który będzie się na naszych oczach rozwalał. Procedura C5, możecie sobie poszukać u mnie na kanale, omawiam to szczegółowo. Pamiętacie Rendlesham Forest? Tam wylądowało UFO i się okazuje, że przekazali bardzo ważną informację. Jesteśmy waszymi potomkami z przyszłości, 500 tysięcy lat do przodu, i staliśmy się cywilizacją międzygwiezdną, lecz możemy przestać istnieć, jeśli nie zaprzestaniecie zabaw z atomem. Czyli wylądowały nasze pra, 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 prawnuki, dodajcie sobie jeszcze dużo pra, pra, przejęci tym, co się teraz dzieje. No i ludzkości potrzebna jest zmiana postrzegania siebie, zrozumienia, że jesteśmy boską istotą, jednością ze wszystkim, co istnieje. Jeżeli to zrozumiemy, zrozumiemy, że jesteśmy wielcy, że mamy siłę i tak naprawdę, że nie ciało posiada duszę, lecz dusza posiada ciało, to wtedy dopiero jesteśmy w stanie się przebudzić do końca. Patrz mój film numer 109. No i kochani, nie dajmy się nabrać, nie jesteśmy owcami, nie jesteśmy żadnymi ciułkami ani osiołkami. I tak naprawdę nie można już nas zaresztować, bo przebudzenie świadomości już w tej chwili jest na takim poziomie, że nic nam już nie mogą zrobić. Ale powiedzieliśmy A, powiedzieliśmy B, trzeba iść do końca. Proszę, polub ten film, podziel się informacją z innymi, niech wzrasta świadomość. Dobrze? To sobie przeczytajcie pod spodem, nie mogę tego mówić. No i zobaczcie sobie, tak naprawdę lew jest symbolem Jezusa. Boga może, raczej Jezus to baranek. A tutaj, czyli tak, Bóg, Jezus i Duch Święty. Patrzą, przyglądają się. Ale i kiedyś Jezus nie wytrzymał i wygnał plemię żmijowe z domu swojego ojca. I właśnie już dochodzimy coraz bardziej do momentu, kiedy ten tygrysek, ten lew już jest rozdrażniony. Kochani, kończę. Mam nadzieję, że się dobrze nagrało. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Cześć.